Młodszy brygadier Jan Leszczewski, obcy prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku. W minionym tygodniu odnotowaliśmy 12 zdarzeń, w tym 7 pożarów oraz 5 miejscowych zagrożeń. Poważniejsze zdarzenia minionego tygodnia to kolizje drogowe. Pierwsze zdarzenie miało miejsce koło miejscowości Tralewo, gmina Nowy Staw, gdzie samochód osobowy Audi uderzył w drzewo. Drugie zdarzenie miało miejsce w Gnojewie, gmina Miłorac. Tutaj samochód osobowy Kia zjechał z drogi krajowej nr 22, uderzył w ogrodzenie prywatnej posesji. W obu przypadkach osób poszkodowanych nie było. Nasze działania przy tych zdarzeniach polegały na odłączeniu akumulatorów i sprawdzeniu pojazdów. Kolejne zdarzenia to 4 pożary sadzy w przewodach kominowych. 3 pożary miały miejsce w Malborku, 1 w Tropiszewie, gmina Lichnowy. We wszystkich przyczyną pożaru było brak okresowego przeglądu przewodu kominowego. Ze względu na coraz częstsze występowanie tego typu zdarzeń informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu, gdzie odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych paliwem stałym co najmniej raz na 3 miesiące, natomiast od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym co najmniej raz na 6 miesięcy. Zgodnie z kodeksem wykroczeń, kto nie dopełnia obowiązku polegającego na zapewnieniu usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych, podlega karze grzywny. Pozostałe zdarzenia minionego tygodnia to 2 pożary śmietników, 3 razy kontrola pomieszczeń na obecność tlenku węgla w budynkach oraz pożary trawy, śmieci na nieużytkach. Młodszy aspirant Katarzyna Marczyk, Komenda Powiatowa Policji w Malborku. Od piątku na drogach powiatu malborskiego doszło do 1 wypadku drogowego, 2 kolizji oraz 2 innych zdarzeń. Apelujemy do kierowców o ostrożną i rozważną jazdę z uwagi na trudne warunki panujące w tej chwili na drodze. Również w weekend policjanci zatrzymali 2 osoby poszukiwane, w tym mieszkańca Malborka, który poszukiwany był na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Malborku. Mężczyzna został już przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie karę 2,5 roku pozbawienia wolności. W ubiegłym tygodniu policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości samochodowej z Komendy Powiatowej Policji w Malborku i Pruszczu Gdańsk weszli do hali garażowej znajdującej się na terenie powiatu malborskiego. Z ich wcześniejszych ustaleń wynikało, że mogą znajdować się tam luksusowe samochody pochodzące z kradzieży. Nasze przypuszczenia potwierdziły się. Tam na miejscu policjanci zabezpieczyli 2 samochody marki Audi i Volvo o wartości przekraczającej 150 tysięcy złotych oraz kilkaset części samochodowych pochodzących prawdopodobnie z kradzieży. W tej sprawie został zatrzymany mieszkaniec powiatu malborskiego. Podejrzany usłyszał zarzuty paserstwa. Nie wykluczamy dalszych zatrzymań, jeżeli chodzi o tę sprawę. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.